ludzi ciekawych wszystkiego. Witam Państwa serdecznie i proszę o chwilę cierpliwości pan profesor Janusz Tasbir, który jest moim partnerem w cyklu Historyczne Spory, dojeżdża do radia, samochód złapał gumę i dlatego chwilkę poczekajmy. No i jeszcze raz witam Państwa. Teraz już jesteśmy w pełnym komplecie. Profesor Janusz Tasbir, historyk, członek Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Witam. Witam Państwa. Cieszę się, że się udało dojechać. Bohaterem naszego dzisiejszego spotkania jest Stanisław Mikołajczyk. Urodzony 18 lipca 1901 roku w Dorsten-Holsterhausen w Westfalii. Zmarł 13 grudnia 1966 w Waszyngtonie. Polski polityk, przywódca Polskiego Stronnictwa Ludowego. W latach 1918-20 uczestnik Powstania Wielkopolskiego i wojny polsko-bolszewickiej. Poseł na Sejm II Rzeczypospolitej Polskiej. Uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, następnie na emigracji we Francji i Wielkiej Brytanii. Po śmierci generała Władysława Sikorskiego, premier rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Od lipca 1943 do listopada 1944, kiedy to złożył dymisję. Premier i minister rolnictwa w komunistycznym, pojałtańskim, tymczasowym rządzie jedności narodowej. W latach 1945-47 przywódca PSL w kraju i poseł do Krajowej Rady Narodowej oraz na Sejm Ustawodawczy. W sfałszowanych wyborach parlamentarnych w 1947 roku Stanisław Mikołajczyk poniósł klęskę i zagrożony aresztowaniem uciekł do Stanów Zjednoczonych. Przypomnę szybko zasady obowiązujące w cyklu Historyczne Spory, które są swego rodzaju sądem nad postacią. 35 minut to mowa oskarżycielska i mowa obrończa na temat kontrowersyjnej postaci historycznej. Następne 15 minut to czas dla Państwa, a więc od 16.40 czekamy na Państwa telefony i opinie.
Końcowe 5 minut klubu Ludzi Ciekawych Wszystkiego to czas na podsumowanie i ten czas należy do pana profesora Janusza Tazbira. 022 645 22 22 to telefon do nas. Hubert Hutowski czuwa przy telefonie. A program realizuje Roman Chomicz. Dzisiaj mnie przypadła niewdzięczna rola oskarżyciela. Mały, krępy, łysy był typowym okazem polskiego chłopa. Zacięte małe usta, skupiony, zamknięty w sobie wyraz twarzy zdradzały człowieka o wielkim uporze, zaciętości i woli. Tak opisał Stanisława Mikołajczyka Jan Nowak-Jeziorański w Kurierze z Warszawy. Droga Stanisława Mikołajczyka do najwyższych politycznych i państwowych godności nie była ani prosta, ani łatwa. Myślenie Mikołajczyka determinował w dużym stopniu brak wykształcenia. Był synem biednego chłopa spod Krotoszyna, urodził się tam, gdzie ojciec wyjechał za chlebem, czyli w Westfalii. Skończył raptem 4 klasy szkoły podstawowej i zaliczył parę miesięcy szkoły rolniczej. Karierę polityczną umożliwił mu PSL Piast, do którego wstąpił w 1922 roku. W czasie wizyty Wincentego Witosa w Wielkopolsce był jego kierowcą. Później, kiedy już został wiceprezesem Rady Naczelnej Stronnictwa Ludowego, pod nieobecność Witosa kierował strajkami chłopskimi w 1937 roku. Po kampanii wrześniowej we wrześniu 1939 opuszcza Polskę i po internowaniu na Węgrzech przedostaje się do Francji. Po śmierci generała Sikorskiego na Gibraltarze obejmuje stanowisko premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. Wcześniej był wicepremierem. Nie cieszył się uznaniem polskich elit w Londynie. Gardzono samoukiem, organizatorem strajków chłopskich, nienawidzącym sanacji. Premier Mikołajczyk miał też zupełnie odmienne zdanie niż reszta emigracji na temat ułożenia relacji polsko-sowieckich. Za wszelką cenę, nawet za cenę ograniczenia suwerenności kraju oraz ustępstw terytorialnych, chciał porozumieć się ze Stalinem. Być może liczył na to, że go przechytrzy. Zależało mu przede wszystkim na współpracy militarnej między Armią Krajową i Armią Czerwoną. Nie orientował się chyba w sytuacji w kraju, a przecież kurierzy narażając życie na bieżąco przekazywali informacje i przeceniał siłę militarną praktycznie nieuzbrojonej Armii Krajowej. Stalin natomiast nie miał wątpliwości, że jest to organizacja wroga Związkowi Radzieckiemu, a jej siła militarna na tle teatru wojennego jest po prostu nikła i oczywiście odmówił. Generał Stanisław Kopański, szef sztabu naczelnego wodza, twierdził, że Mikołajczyk gotów był na ugodę z bolszewikami za wszelką cenę i że, cytuję, dopuścił się nielojalności wobec rządu. Nie było ani głosowania, ani żadnego postanowienia w sprawie powstania. Mimo to Mikołajczyk 26 lipca 1944 roku przesłał do kraju depeszę z rozkazem rozpoczęcia powstania. Adam Ciołkosz, poseł na Sejm II Rzeczypospolitej, członek Rady Narodowej, twierdził, że, cytuję, Mikołajczyk uważał powstanie za konieczne i tak ułożył swoją podróż do Moskwy w lipcu-sierpniu 1944, iż wypadła ona właśnie na moment powstania. Koniec cytatu. Ciołkosz idzie dalej. Napisał, że wybuch powstania był swego rodzaju, tu znowu cytat, prezentem, który przywiózł Mikołajczyk na rozmowę ze Stalinem w Moskwie. A więc paradoksalnie powstanie warszawskie miało służyć dogadaniu się Mikołajczyka z Sowietami. Zarówno wódz naczelny generał Sosnkowski, jak i prezydent Władysław Raczkiewicz byli zaskoczeni taktyką Mikołajczyka i oczywiście jej nie akceptowali. Generał Sosnkowski miał zresztą zupełnie inny pomysł na rozwiązanie tej sytuacji. Mikołajczyk przyjechał do Moskwy 27 lipca 1944 roku i przez 4 dni czekał w antyszambrach na audiencję u Mołotowa. 3 sierpnia powstanie już trwało. Stalin oświadczył Mikołajczykowi, że nie interesuje go powstanie warszawskie i że na temat przyszłości Polski powinien rozmawiać z przedstawicielami PKWN. Na co Mikołajczyk przystał. Był pierwszym polskim politykiem, który złamał bojkot sowieckich agentów z Lublina. Czemu uwiarygodnił oczywiście marionetkowy rząd komunistów na terenie Polski? Spowodował tym samym wycofanie poparcia aliantów dla rządu RP na wychodźstwie. W Moskwie 6 i 7 sierpnia rozmawiał m.in. z Bierutem, Osóbką Morawskim, Wasilewską. Jakoś dziwnie zapomniał o tym, że powstanie się wykrwawia i po co do Moskwy przyjechał. Podobno wtedy obiecano mu już wtedy stanowisko w nowym rządzie. Po wojnie Mikołajczyk odpowiedzialność za wybuch powstania zrzucił na wodza naczelnego generała Kazimierza Sosnkowskiego, którego prywatnie nie cierpiał i chyba z wzajemnością, oraz na Leopolda Okulickiego, zastępcę szefa sztabu Armii Krajowej.
Dla wielu, jeszcze przed wybuchem Powstania Warszawskiego, ustalenia Wielkiej Trójki podczas konferencji teherańskiej w 1943 nie były tajemnicą. Wprawdzie nie podawano ich do publicznej wiadomości, ale kadra oficerska na przykład II Korpusu Polskiego pod dowództwem generała Władysława Andersa wiedziała już pod Monte Cassino, że alianci zgodzili się na aneksję przez Związek Radziecki ziem polskich aż po Bóg, czyli wiedzieli już między styczniem a majem 1944 roku. Premier Mikołajczyk jakoś dziwnie dowiedział się o tym dopiero podczas konferencji w Moskwie w październiku 1944 z ust Mołotowa w obecności nie tylko Stalina, ale także również wtedy przebywającego w Moskwie brytyjskiego premiera Churchilla. Podał się wprawdzie do dymisji w rządzie londyńskim, ale dalej jedyną szansę dla Polski widział w uzyskaniu kompromisu ze Związkiem Radzieckim. 15 kwietnia 1945 roku Mikołajczyk oficjalnie akceptuje ustalenia konferencji jałtańskiej. Kilka dni później na prośbę Stalina potwierdził formułę linii Kerzona jako wschodniej granicy Rzeczypospolitej. To ostatecznie rozstrzygnęło kwestię przynależności terytorialnej Kresów Wschodnich. W czerwcu do Mikołajczyka wystosowano zaproszenie na konferencję moskiewską, podczas której wyłoniono tymczasowy rząd jedności narodowej. Ostatecznie 28 czerwca Bolesław Bierut podał do wiadomości skład nowego gabinetu, w którym Stanisław Mikołajczyk otrzymał funkcję wicepremiera i ministra rolnictwa. Powrócił do Polski i na lotnisku Okęcie w Warszawie tłumy wzruszonych Polaków witały kwiatami Stanisława Mikołajczyka już jako wicepremiera tymczasowego rządu jedności narodowej. W Krakowie entuzjazm osiągnął apogeum, kiedy tłum uniósł na ramionach samochód, którym jechał. Emigracja, nazywając go kawalerem jałtańskim, uznała go za zdrajcę. Może trzeba przypomnieć, że konferencja w Jałcie, która na pół roku wyznaczyła granice polityczne na świecie, była wielkim triumfem Stalina, któremu zachodnie mocarstwo... Proszę? Która na pół wieku wyznaczyła. Tak, a przepraszam. Przeczytała na pół roku. Przepraszam, na pół wieku na oczywiście. Pół wieku. Rozpędziłam się. Jeszcze raz wobec tego. Konferencja w Jałcie, która na pół wieku wyznaczyła granice polityczne na świecie, była wielkim triumfem Stalina, któremu zachodnie mocarstwa otworzyły drogę do rządów w Europie Wschodniej i Środkowej. Dla polskich komunistów Jałta była także sukcesem. Zdaniem rządu emigracyjnego kierowanego przez socjalistę Tomasza Arciszewskiego była nowym rozbiorem Polski, tym razem dokonanym przez sojuszników. Były premier rządu emigracyjnego Stanisław Mikołajczyk zaakceptował warunki jałtańskie. Zabór ziem na wschodzie, kształt terytorialny Polski i podporządkowanie się Moskwie. Wkrótce pod Warszawą aresztowano 16 przywódców podziemnej Polski, a wyrok w ich sprawie, który zapadł w Moskwie, zbiegł się z powołaniem tymczasowego rządu jedności narodowej opartego na formule jałtańskiej, w którym wicepremierem, jak już mówiłam, został Stanisław Mikołajczyk. W styczniu 1946 roku Kongres PSL wybrał przez aklamację Mikołajczyka na prezesa partii. Wicepremier Mikołajczyk, który objął także funkcję ministra rolnictwa, naiwnie liczył na to, że komuniści zechcą uznać i PSL, i jego samego za koalicyjnego partnera. Stało się inaczej i wojnę z komunistyczną władzą przegrał w sfałszowanych wyborach w 1947 roku. Warunkiem uznania, o tych wyborach trzeba jeszcze też słowo powiedzieć, warunkiem uznania przez główne mocarstwa zachodnie powołanego 28 czerwca 1945 roku tymczasowego rządu jedności narodowej, na którego czele stanął działacz PPS Edward Osóbka-Morawski, a którego członkiem rządu, jak powiedzieliśmy, był Stanisław Mikołajczyk, było zobowiązanie się do przeprowadzenia w najbliższym czasie demokratycznych, wolnych wyborów parlamentarnych. Delegacja polska na konferencję pokojową w Poczdamie, w skład której wchodzili Bolesław Bierut, Władysław Gomułka, Edward Osóbka-Morawski, Stanisław Mikołajczyk, Stanisław Grabski i Michał Rola-Rzymierski, złożyła więc stosowną deklarację, że takie wybory się odbędą. Mikołajczyk był przekonany, że wybory wygra i że wygra je PSL i popełnił kolejny błąd, wspominając o tym, że 21 października 1941 roku zostało we Francji przeprowadzone referendum ludowe w sprawie potrzeby zmiany dotychczasowej konstytucji. I w ten sposób narodziła się idea przeprowadzenia referendum ludowego w Polsce, co pozwalało nie tylko odsunąć w czasie wybory, ale pozwoliło też przygotować grunt pod sfałszowane wybory w styczniu 1947.
Tym samym Mikołajczyk skazał na nie tylko przegraną, ale także na prześladowania najsilniejszą w Polsce powojenną partię PSL, której sam był prezesem. Mikołajczyk w wyborach poniósł totalną klęskę. Po pewnym czasie rozeszła się wiadomość, że Mikołajczyk uciekł za granicę. Reakcje były różne. Jedni się cieszyli, że ocalał, bo w kraju zostałby z pewnością aresztowany, może nawet zlikwidowany. Inni uważali, że nie licząc się z konsekwencjami, powinien zostać. Niektórzy mówili wprost o zdradzie. Tym razem w Polsce mówili o zdradzie. Mikołajczyk opuścił Warszawę zimną, październikową nocą, ukryty w ciężarówce między meblami angielskiego konsula. Ucieczkę zorganizowała ambasada Stanów Zjednoczonych, nie zgadzając się jednocześnie, aby zabrał ze sobą swoją sekretarkę, ówczesną towarzyszkę życia, Marię Hulewiczową. W Gdyni został przemycony na pokład brytyjskiego frachtowca Baltawia. Pierwszym etapem drugiej emigracji była Anglia, następnie Waszyngton, gdzie zamieszkał na stałe. Przepraszam. Uporczywie, panie profesorze, wraca wersja, że ucieczkę w rzeczywistości zorganizowało mu UB. Trzeba jeszcze dodać, że uciekając z Polski pozostawił w stalinowskich więzieniach tysiące przesłuchiwanych i torturowanych żołnierzy Armii Krajowej, którym obiecał pomoc, a także swoich kolegów z PSL-u. Co pan profesor ma na obronę Stanisława Mikołajczyka? Ja zacznę nietypowo, mianowicie tutaj sadza się Mikołajczyka na ławie oskarżonych, demonizuje się, przecenia się jego rolę w dziejach politycznych Polski okresu II wojny światowej, zaraz po wojnie. Wobec tego zacznę od słów wysoki sądzie. Na tej ławie powinni zasiąść nie Mikołajczyk i politycy polscy z emigracji, ale powinni zasiąść wysocy nasi alianci z Londynu, z Waszyngtonu, z Paryża i powinien zasiąść oczywiście zbrodniarz nad zbrodniarzami Józef Stalin. Trzeba pamiętać o jednym, że losy Polski zostały rozstrzygnięte nie na skutek udatnej lub nieudatnej polityki rządu emigracyjnego, na którego czele w pewnym okresie stał Mikołajczyk, ale na skutek tego, że Anglia i Stany Zjednoczone uważały i święcie wierzyły w dwie rzeczy. Po pierwsze, że skoro Rosja poniosła takie straty ludnościowe, materialne i tak dalej, to musi być wynagrodzona za udział w zwycięskiej w końcu koalicji. Ja jeszcze raz przypomnę, bo już mówiłem parokrotnie o tym przed mikrofonem, że Gisbert Studnicki w 1939 roku w broszurze przewidział, powiedział, że Anglia nie da sobie rady z Rosją, że nie da sobie rady z Niemcami, weźmie sobie do pomocy Rosję, którą wynagrodzi częścią ziem wschodnich, o czym Polacy nie będą zawiadomieni. Otóż jeden dogmat to był taki, że oczywiście, jeżeli Rosja będzie skutecznie walczyć z Niemcami, to musi być wynagrodzona. A drugi dogmat, którym Stalin bardzo umiejętnie operował, to był z kolei taki, mianowicie, że Rosja ciągle ich szachowała możliwością zawarcia pokoju separatystycznego z Niemcami. I w tym celu Stalin prowadził nieoficjalne rozmowy przez swoich agentów na przemian w Sztokholmie i na przemian w Szwajcarii, gdzie rzekomo proponował im różne takie rozwiązania. Tutaj oczywiście do ugody nie mogło dojść. Przypomnę, że Stauffenberg, którego się teraz tak gloryfikuje jako sprawcę nieudanego zamachu na Hitlera, jako początek rozmów z aliantami na temat zawieszenia broni, wysuwał granice, jakie istniały w Europie w 1914 roku, nie w 1939 roku, więc Niemcy byli mało skłonni w ogóle do kapitulacji. Z Polski by zostało Księstwo Warszawskie. Otóż Anglia i Ameryka straszliwie bała się, żeby Stalin się nie wycofał z tej gry. Im zależało na tych żołnierzach przede wszystkim, którzy milionami zalegali pola bitewne na skutek właśnie polityki Stalina. I oni bardzo wcześnie już poświęcili Polskę. Oni po prostu uważali, bo to był ich zasadniczy błąd.
nie uważali, że Stalin wprowadzi rządy demokratyczne, bo w to nie wierzyli. Rozeznania wywiadu, jak teraz wynika z ujawnionych akt Intelligence Service i akt wywiadu amerykańskiego, były doskonale znane przywódcom. Oni wiedzieli, że mowy o żadnej demokracji nie może być. Natomiast oni wierzyli w to, że Rosja będzie przestrzegać granic demarkacyjnych między Wschodem i Zachodem, że to, co dostanie, nie będzie przekroczone i dlatego sprawa tej oblężenia, można powiedzieć, stanu oblężenia w stosunku do Berlina w 1948 roku była dla nich takim wstrząsem. Dlatego wstrząsem był rok 50, kiedy Rosja przekroczyła, właściwie Rosja podszczuła Koreę Północną do przekroczenia granic demarkacyjnych pomiędzy Koreą Północną a Koreą Południową. Natomiast na czym polegał błąd polityków, który Mikołajczyk dzielił z resztą rządu? Na tym polegał, że oni dużą wagę przywiązywali do zapewnień Zachodu. Ja mogę się podzielić wiedzą tak zwaną pozaźródłową. Byłem zaprzyjaźniony z panią Marią Sipajło, która siedziała długi czas w więzieniu PRL-owskim. I ta Maria Sipajło jeszcze w 1946 roku była na wolności, przyjeżdża w grudniu w 1946 roku do Polski Stanisław Kot, prawa ręka generała Sikorskiego i oni się pytają, wyjechali poza Warszawę, żeby nie było podsłuchu malowniczo, tam w Milanówku szli sobie przez pola i Kot powiedział, no nie ma problemu, przecież my mamy większość narodu, wygramy wybory, jak wygramy wybory, to zmienimy rząd i obejmiemy władzę. I sprawa druga, która tłumaczy w dużym stopniu postępowanie Mikołajczyka, o czym mało kto wie. Mianowicie w listopadzie 1945 roku odbyły się na Węgrzech, a przypomnijmy, że Węgry należały do koalicji antyalianckiej. Węgry były sojusznikiem Niemiec, więc na Węgrzech, które już były wyzwolone przez Armię Czerwoną, odbyły się wolne wybory, w których niezależna partia drobnych rolników otrzymała 53% głosów. Lewica otrzymała zaledwie 35%, pozostały jakieś drobne partyjki. W sumie rządy przejęła niezależna partia drobnych rolników. Otóż Mikołajczyk miał nadzieję, że podobnie potoczą się sprawy w Polsce. Dalej, Mikołajczyk równocześnie wierzył w lojalność sojuszników, ale punkt ciężkości przykładał do sprawy granic, a natomiast nie rozumiał, że gra idzie o suwerenność, o to, czy Polska ma być pod dyktatem, czy ma być państwem samodzielnym, o statusie przynajmniej Finlandii. Tutaj nie można powiedzieć, żeby on się dobrze orientował w sytuacji krajowej, chociaż był odpowiedzialny za sprawy krajowe, to muszę przyznać. I na przykład słynna akcja Wachlarz, to nie była akcja mająca pokazać gotowość do współpracy z bolszewikami, broń Boże. Oni dostali instrukcję, że jeżeli będą rozbrajani, to mają się zbrojnie przeciwstawić i tak dalej. Ale akcja Wachlarz to była akcja mająca ujawnić siły AK na terenach, z których ustępowali Niemcy, a zajmowali bolszewicy, znaczy przychodzi z pomocą zbrojną bolszewikom. Akcja Wachlarz oczyściła Warszawę w sensie, w cudzysłowie, z broni, która tak była potrzebna w powstaniu. Akcja Wachlarz już w Wilnie i we Lwowie doprowadziła do aresztowania przywódców. Było wiadomo, co to wszystko znaczy, te zapewnienia bolszewików o współpracy. Więc oni byli opętani tą ideą, mianowicie taką, że pokażemy siłę Armii Krajowej, że jest popierana przez ludność i reprezentuje dużą siłę militarną. I wobec tego ideje fix tych, którzy zarządzili powstanie, jeszcze do tego wrócę, to było takie, że my sami wyzwolimy Warszawę i będziemy witać, to znowu była paranoja zupełna, mianowicie ukuta w Londynie. Na rynku Starego Miasta, nie wiedziano, że z tego rynku niewiele zostanie, mają powitać bolszewików, władze podziemne, delegatura, która zostanie przekształcona w rząd, a w odwodzie mają stać w bocznych ulicach oddziały szturmowe AK. Gdyby wojska sowieckie chciały aresztować przedstawicieli delegatury, to oddziały szturmowe AK mają wyruszyć do boju. No oczywiście paranoja. I ja się pytam, wielokrotnie zadawałem to pytanie, jakie miał powody, racje sensowne Stalin, żeby przyjść z pomocą powstaniu? Żadne. Mógł tylko czekać, aż to powstanie zostanie dorżnięte i realizować testament świętej pamięci Katarzyny Wielkiej, która u schyłku XVIII wieku w 1794 roku proponowała Prusom
Prusakom, żeby oni zajęli Warszawę, że nie żeby Rosjanie musieli szturmować, dokonywać rzezi Pragi i tak dalej. Więc spełniło się po prostu marzenie tam sprzed prawie 200 lat. Otóż jak doszło do generalnego starcia, to do powstania parła przede wszystkim nie Mikołajczyk, ale parła Armia Krajowa. Dlatego, że Armia Krajowa, widząc paniczną ucieczkę Niemców, mając fałszywe informacje z tego, co się dzieje na Pradze, nie licząc się z faktem, że Stalin może wstrzymać dostawy benzyny dla czołgów, które czekają na kontynuację ofensywy, Armia Krajowa chciała uderzeniem szybkim zająć Warszawę, bo nie mogła dopuścić myśli, że w tej Warszawie pierwsze pojawią się wojska sowieckie. Ja przypomnę jeszcze o jednym fakcie. Mianowicie w połowie września, kiedy już powstanie chciało kapitulować, to nagle się pojawiły posiłki rzekomo patriotyczne i tak dalej, wysłane przez Berlinga, które przyszły z pomocą powstańcom na Czerniakowie i przedłużyły tę agonię powstania i odwlekły chwilę kapitulacji. Przecież to była perfidna, makiaweliczna gra, która miała na celu przedłużenie rzezi warszawskiej, w nadziei, że ta pomoc okaże się rozwinięta na szeroką skalę. Tutaj pani redaktor wypominała Mikołajczykowi, że nie był zbyt wykształcony. Ja przypomnę, że Stalin miał jeszcze mniejsze wykształcenie od Mikołajczyka, ale po prostu miał zdolności dyplomatyczne i polityczne, aczkolwiek jednak, jeżeli chodzi o znajomość Zachodu, to naprawdę Mikołajczyk znał daleko lepiej Zachód niż Stalin, który się z tym Zachodem bezpośrednio faktycznie nigdy nie stykał. I otóż trzeba powiedzieć, że można mieć Mikołajczykowi za złe, że ujawnił pewien aktyw PSL-owski, który poszedł potem siedzieć. Zgadzam się z tym, ale to jest fakt negowany przez wielu historyków, że nie to, że UB zorganizowało ucieczkę Mikołajczyka, w to nie wierzę, ale UB wiedziało o ucieczce Mikołajczyka, dlatego że było za wcześnie na urządzanie procesu, ale co ważniejsze, jeżeli się wydarzył taki hańbiący fakt, że główny przywódca opozycji ucieka potajemnie w jakichś furgonach byłych aliantów, to oczywiście kompromituje całą opozycję. I dlatego ta ucieczka była całkowicie i Kremlowi, i całkowicie Czerwonej Warszawie na rękę. Więc nie można powiedzieć, że oni chyba wiedzieli o ucieczce Korbońskiego także. No i potem jego postępowanie na emigracji było postępowaniem, które nie sprzyjało rzeczywiście zgodzie narodowej, dlatego że on stawiał na kartę chłopską i znowu liczył na to, że ta sprawa zyska poparcie aliantów. Ja jeszcze jedno przypomnę, mianowicie dopiero niedawno dowiedziałem się, że nie można mieć takich pretensji do naszych oszołomów krajowych po roku 1945, którzy ciągle czekali na III wojnę światową, jeżeli sobie przypomnimy, że w 1946 roku, w styczniu, lutym, sztab istniejący i działający nadal Andersa opracował dokładny plan interwencji militarnej Zachodu z udziałem Wojska Polskiego przeciwko Sowietom. To znaczy te złudzenia podzielali ludzie na o wiele wyższym stanowisku i o wiele lepszym rozeznaniu. Więc z drugiej strony trzeba powiedzieć jedno, że Mikołajczyk niewątpliwie zmobilizował szerokie rzesze narodu do oporu i właściwie to było memento dla władców późniejszych. Mianowicie, że jednak z Polakami się trzeba liczyć, dlatego że tutaj musi być albo terror na szeroką skalę, albo jakieś ustępstwa, bo to nie są ani Czechy, ani nie są Węgry. Jeszcze raz powiem, że nie przesadzajmy roli Mikołajczyka. Ostateczna decyzja zapadła w Warszawie. Jak wiemy, Anders powiedział w Londynie, że powstanie warszawskie jest zbrodnią, za którą winni będą sądzeni, ale winni z Londynu, że Sosnkowski po wydaniu oświadczenia dla wojska, że Zachód zupełnie nam nie pomógł, a nie pomógł do tego stopnia, że Rosjanie odmówili, jak wiemy, samolotom alianckim lądowania na lotniskach sowieckich, z których by one mogły odbywać loty z uzbrojeniem i z posiłkami wojskowymi dla Warszawy. Nie pozwolili im lądować, przez co uniemożliwili w dużym stopniu pomoc dla powstania. Otóż
w tym stanie rzeczy naprawdę Mikołajczyk tutaj odgrywał rolę bardzo trzeciorzędną i trudno go winić za to. On nie miał dobrej prasy na obczyźnie, dlatego że obczyzna, emigracja, nazywając go kawalerem jałtańskim, stała na stanowisku niesplamionego honoru. To znaczy, niech zginą ci Polacy w Rosji, ale nie należało z tymi skrwawionymi Katyniem rękoma bolszewikami siadać do wspólnego stołu rokowań. Ani w 41, ani w 42, ani spróbować w 44. Ale Mikołajczyk zdawał już sobie z tego sprawę, że na Zachód nie ma co liczyć. Można się spróbować dogadać z Moskwą, z Kremlem, przy czym oni mieli stale to przekonanie, które dzisiaj nas może dziwić, ale w 1945 roku twierdzili, jak rozmawiali z Rosjanami, że oni reprezentują prawdziwe nastroje społeczeństwa, to znaczy ten podziemna delegatura, że z nimi należy rozmawiać, jeżeli chcą mieć spacyfikowany kraj, to znaczy taki, który zapewni bezpieczne przejazdy wojska radzieckiego z NRD do Polski. Nie zdawali sobie sprawy z tego, że Sowietom zależało właśnie na stałym konflikcie pomiędzy rządem a społeczeństwem, że Rosjanie zorganizowali w październiku w roku 1944 bunt prowokacyjny w Wojsku Polskim, który spowodował wyrzucanie AK-owców i liczne represje, że Rosjanie byliby zadowoleni, gdyby doszło w 1956 do powstania. Więc to wszystko trzeba rozważyć i jeszcze raz nie robić z Mikołajczyka czarnej figury naszej historii. Za 3 minuty uruchamiamy telefon i czekamy na Państwa głosy. Za albo przeciw, bo taka jest konwencja tej audycji. 022 645 22 22. Tak się pan profesor zachwycił znajomością Zachodu, Mikołajczyka znajomością Zachodu. No szkoda, że nie znał Wschodu, skoro podjął działania na Wschodzie i jakoś się nie domyślił, że tam go nikt specjalnie poważnie nie traktuje. No szkoda, że nie znał dobrze Zachodu, że nie zorientował się, że Polska odgrywa już trzeciorzędną rolę. Ja dzisiaj miałem w ręku najnowszy numer Gazety Wyborczej, kiedy lotnicy polscy, którzy mają startować, bombardować Drezno, wiemy, że to było krwawe bardzo bombardowanie, część odmawia lotu, bo mówi, jeżeli oni oddali naszą ojczyznę Rosjanom, to my nie będziemy za nich ginąć i za nich walczyć. Więc szkoda, że się nie zorientował we właściwych intencjach swoich sojuszników. Szkoda także... No, czyli z tego wynika, że ani Wschodu, ani Zachodu nie znał. To, co do tego, to nie będę się sprzeczał, ale nie mogę powiedzieć, żeby on na przykład odegrał taką rolę, że przyczynił się do uznania przez rządy zachodnie PKWN-u, dlatego że PKWN jedyny został uznany przez Komitet Wyzwolenia Narodowego, tak to się nazywało, kierowany przez de Gaulle'a w grudniu 1944 roku, a do czerwca 1945 roku nikt nie uznawał rządu tymczasowego w Polsce. I natomiast Mikołajczyk niewątpliwie swoją obecnością w Poczdamie przyczynił się do tego, że nasze stanowisko mogło się utwierdzić. Zabieracie nam tyle ziem wschodnich, ale dajcie przynajmniej należyte, no jakieś równoważne do pewnego stopnia odszkodowanie w postaci terytoriów byłych niemieckich na Zachodzie. No to wtedy powiedziano potem. Panie profesorze, z całej mowy obrończeń nie zrozumiałam, co właściwie osiągnął Stanisław Mikołajczyk. Czy odniósł jakikolwiek sukces? Nie odniósł, bo nie mógł odnieść, dlatego że mówię, na w ławie oskarżonych trzeba posadzić przywódców rzekomych naszych aliantów. Natomiast Polska była w sytuacji zupełnie beznadziejnej. Gdyby polityką zagraniczną naszą kierował wówczas sam Talleyrand, gdyby na czele wojska stał Napoleon, byśmy nic nie zrobili. Siły były tak przeważające, a sytuacja tak beznadziejna. Nami przecież w pewnym momencie Churchill, który był łobuzem spod ciemnej gwiazdy, jak w 1944 roku Anders mu oświadczył, że jest zawiedziony postawą Wielkiej Brytanii, to Churchill powiedział, może pan zabierać swoje dywizje, nam wasze dywizje już nie są potrzebne. No, no dokładnie więc... tak powiedział, panie profesorze, dobrze, ale to już było po tym, jak zrozumiał, że Mikołajczyk akceptuje Jałtę. No dobrze, ale co Mikołajczyk miał zrobić, jak oni już wszystko... Mikołajczyk bronił granic, nie wiedząc o tym, że przy pierwszym rzędzie trzeba bronić suwerenności. No a jeszcze raz mówię, że ten zastrzyk węgierski dał mu złudną nadzieję, która się nie sprawdziła. Do tego zastrzyku węgierskiego jeszcze wrócimy. Jest w tej chwili godzina 16.
16:40 i to jest czas dla Państwa. 022 645 22 22. Panie profesorze, profesor Janusz Tazwir jest naszym gościem. Odbieramy telefony. Halo? 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 Witam serdecznie. Halo? Czy pani mnie słyszy? Tak, słyszę, słyszę. Witam serdecznie, słuchamy pani. Proszę, proszę panie profesorze, ja chciałam zapytać, bardzo niedawno teraz słucham, ponieważ jestem trochę niewidoma, słucham o Winstonie Churchillu, o jego, tam jak było napisane dosłownie, manii jakiegoś zapalenia Europy przeciwko Związkowi Radzieckiemu. I wtedy on, tam jest napisane, że on był w kontakcie z Sikorskim i z Wachlarzem. Mhm. Czy rzeczywiście była jakaś rola historycznie umotywowana, że Winston Churchill miał jakieś swoje plany, żeby zapalić tą Europę właśnie przez cichociemnych. Dokładnie, właśnie to powiedział cichociemnym. Chłopcy, podpalimy Europę. Właśnie. I czy rzeczywiście to... Nie, jeszcze jedno. Tam w tej książce było napisane nawet w ten sposób, że Churchill mógłby być trochę odpowiedzialny za powstanie warszawskie. Dziękujemy pani serdecznie. Dziękujemy, panie profesorze. Oczywiście. Nie, ja nie mogę powiedzieć, żeby Churchill był w bezpośrednim kontakcie z kierownictwem Wachlarza, bo to podlegało miejscowej delegaturze Armii Krajowej. Nie mogę powiedzieć, żeby był w stałym kontakcie z Mikołajczykiem. Jego rozmowy z Mikołajczykiem były bardzo obłudne, a potem wręcz zimne. Natomiast Churchill miał genialną ideę, której ten sklerotyk i właściwie zdrajca, biorąc rzecz obiektywnie, Roosevelt nie chciał poprzeć, dlatego że Stalin się wściekł i przestraszył. Mianowicie Churchill chciał otworzyć drugi front na Bałkanach. Jak oni by wylądowali gdzieś w Turcji poprzez Grecję i poszli na Durch, na północ, to przecież momentalnie ci byli sojusznicy Hitlera w postaci Bułgarii, w postaci Rumunii, w postaci Węgier by się przyłączyli i można by było wejść w ten środek i tam wziąć kleszcze i ulokować siły sojusznicze. I wtedy Rosja by już nie mogła poprzeć na zachód i Rosja by musiała jednak zminimalizować swoje roszczenia terytorialne. Ale Roosevelt uważał, że nie należy nic robić, co by mogło Rosję drażnić, prowokować, że wujaszek Joe jest dobry człowiek i poza tym on miał tę manię, że on się z czasem nawróci na demokrację, tak jak misjonarz patrzy na dobrego dzikusa, że ten kanibala, przestanie zjadać ludzi. Że ten w końcu przestanie tych ludzi pożerać. Odbierzemy telefon. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Halo? Witamy, dzień dobry. Z Krakowa mówi Andrzej Łukaszewski. Witamy pana. W czasie referendum w 1947 roku miałem lat 8, ale głęboko mi zapadły w pamięć... Referendum w 1946? Tak. 30 czerwca 1946. Zapadły mi w pamięć dwa charakterystyczne momenty. Pierwsze, że blok PSL-u miał kartki wyborcze wielkości mniej więcej takiego zrywanego kalendarza. I tych kartek brakowało, były drukowane nielegalne w podziemiu. To jest raz. Pamiętam także fakt wyraźnie, że mieszkający u nas wtedy przy ulicy Świętego Krzyża w Krakowie lokator piętro niżej wrócił z referendum z wykręconą ręką, wybitą ze stawu. No i nie chcieli mi tego rodzice specjalnie uświadomić mnie, o co chodziło, ale w końcu dowiedziałem się, że za parawanem stał ubek, zobaczył, że ten głosujący wkłada rękę, gdzie nie trzeba i po prostu mu wyłamał. Mm-hmm. Za parawanem, powtarzam, za parawanem. Tak jest, do referendum wrócimy za moment. Moment, przepraszam, ja pamiętam dokładnie nawet imię i nazwisko tego studenta. Nazywał się pan Zygmunt Sadela i był studentem medycyny. To tyle. Dziękujemy. Dziękujemy panu serdecznie. Odbierzemy kolejny telefon, panie profesorze, i za chwileczkę. Halo? Halo? Witamy pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę państwa, ja dzwonię z Krakowa. Otóż dzisiejsza cena
jest, że się tak wyrażę, wzbogacona o dziesiątki faktów, o których Stanisław Mikołajczyk oczywiście nie mógł wiedzieć. To nazwanie prawda. Go zdrajcą czy kawalerem jałtańskim, to są wszystko epitety pozahistoryczne oczywiście. Jemu właściwie można by tylko współczuć. Myślę, że miał rozeznanie sytuacji politycznej zupełnie niegłupie. Natomiast no, nieszczęściem w polityce zawsze jest słabość polityków. Nie stała za nim właściwie żadna prawdziwa siła. Dlatego cokolwiek zrobił, to musiało być błędne. Ponieważ wiadomo, decyzje zapadły już nie w Jałcie, a jeszcze przecież w Teheranie. I wszystko, cokolwiek mógł zrobić, było skazane na przegraną. Właściwie nie ma powodu Mikołajczyka potępiać. Można mu tylko współczuć, w moim przekonaniu. Ależ, drogi panie słuchaczu, czy sądzi pan, że skoro generał Anders i oficerowie drugiego korpusu wiedzieli o decyzjach teherańskich, to premier oczywiście rządu nie wiedział? Nie można w ogóle zakładać, że Mikołajczyk o tym nie wiedział. No więc właśnie. W ogóle nie wchodzi w rachubę. Natomiast generał Anders, nie wiem z jakich powodów, to nie był oficer niskiego szczebla, tylko obracał się w wysokich kręgach. Do późnych lat żył, jak już wspomniano w rozmowie, wybuch III wojny światowej, co było absolutnie niebezpieczne dla podziemia krajowego. To jest oczywiście, ja nie chcę się wypowiadać na temat tego, czy było to celowe, żeby jego sytuacja w Londynie była bardziej pewna. Niemniej skutki w kraju były opłakane i jeżeli człowiek postawiony tak wysoko wierzył w rzeczy, w które nikt rozsądny wówczas nie wierzył, no to płacono za to tu w kraju. Natomiast mnie chodzi, ja nie chcę o innych mówić, tylko o samym Mikołajczyku, do których, nawiasem mówiąc, nie mam żadnych specjalnych sympatii. Natomiast wydaje mi się, że jest to raczej postać godna współczucia. Naraził się swoim tam, a tu w moim przekonaniu, zgodnie z tym zresztą, co pan profesor wspomniał, pozwolono mu uciec, bo to było najbardziej na rękę tym, którzy w Polsce mieli rządzić. No pewnie komuniści nie potrzebowali męczennika. No tak. Po co był im, prawda? Dziękuję. Dziękujemy panu serdecznie. Bardzo proszę, profesor Janusz Tasbir. Jeszcze pani profesorze, telefon 022 645 22 22. Jeszcze mają państwo 8 minut. Proszę bardzo. Trzy krótkie kwestie. Po pierwsze, w 1945 roku sprawdziło się to, co ciążyło na historii Polski od schyłku XVIII wieku. Na najważniejszych aktach dyplomatycznych, które dotyczyły naszego terytorium i naszego losu, naszego istnienia na mapie Europy, naszych granic, nie ma podpisów polskich dyplomatów. Zarówno na aktach rozbiorowych, jak i w Jałcie, jak i w Teheranie, jak i w Wersalu. Nie było podpisów polskich dyplomatów. Nie myśmy decydowali. Po drugie, oczywiście, że komuniści kręcili jak mogli z tymi wyborami. Oni na przykład robili taką rzecz, że w różnych okręgach zmieniali numer karty wyborczej PSL-u, żeby ludzie głosowali nie na to, tylko na inną kartę. Co nie zmienia, aresztowali działaczy, aktywistów PSL-u i tak dalej, ale nie zmienia faktu, że według tego, co my teraz wiemy z odkrytych archiwów, PSL zyskało 75% głosów, pomimo wszystkich matactw, terroru i tak dalej. Więc oczywiście, żeby doszło do władzy, ale zrobiono wszystko, żeby to zataić i żeby sfałszować wyniki wyborów. Ale i mówi pan profesor o wyborach czy o referendum? O wyborach. W wyborach dostało 75%. A o referendum mi zbliżone było oczywiście na Senat. To ja za chwilę podam precyzyjne dane, bo to odkrył pan profesor Andrzej Paczkowski w 1990 roku. Odkrył protokoły z prawdziwymi wynikami referendum. W którym odpowiadano na trzy pytania. Czy jesteś za zniesieniem Senatu? Czy chcesz utrwalenia w przyszłej konstytucji ustroju gospodarczego zaprowadzonego przez reformę rolną i unarodowienie podstawowych gałęzi gospodarki narodowej z zachowaniem ustawowych uprawnień inicjatywy prywatnej? I trzecie, czy chcesz utrwalenia zachodnich granic na Bałtyku, Odrze i Nysie Łużyckiej? I według tych protokołów tak, na pierwsze pytanie, tak,
odpowiedziało około 30,5% głosujących, na drugie około 44,5%, zaś na trzecie 68,3% przy frekwencji około 85%. A więc w rzeczywistości wyniki czerwcowego referendum okazały się dla komunistów klęską. No tak, natomiast, ale... jeżeli pan profesor pozwoli, przy pomocy grupy oficerów sowieckiego NKWD pod dowództwem podpułkownika Arona Pałkina, nomen omen, przystąpiono do masowego fałszowania tych protokołów. Według nich na pierwsze pytanie pozytywnie odpowiedziało 68,2%, na drugie 77,3%, na trzecie 94,4%. Z takim doświadczeniem można już było spokojnie organizować wybory do Sejmu. I tak jak pierwsze wybory zostały sfałszowane przez sowiecki NKWD, tak drugie te już wybory, referendum sfałszowane przez Sowietów, a wybory już sfałszowane przez Polaków. Ale przy pomocy sowieckich instruktorów. No siedział Pałkin i pilnował. No tak, ale jedna rzecz, mianowicie o czym mało kto wie. Mikołajczyk był stanowczo przeciwny jakiejkolwiek akcji zbrojnej w kraju. Dążył do wyciszenia opozycji, do rozbrojenia podziemnych oddziałów. Dążył do tego, żeby jak najwięcej osób wyszło z więzień, ale żeby jak najmniej chwytało za broń i walczyło. I mało kto wie o tym, że była grupa zdecydowanych działaczy niepodległościowych w podziemiu, która chciała na znak protestu przeciwko sfałszowaniu wyborów ogłosić nowe polskie powstanie. Nawet im to dobrze było, bo styczeń jest miesiącem dobrym dla polskich powstań. Na szczęście i Mikołajczyk, i liderzy PSL-u się sprzeciwili, bo to byłaby po prostu rzeź. Mm-hmm. Odbierzemy telefony. Halo? 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 Witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dla mojego ojca to Mikołajczyk był takim niespełnionym bohaterem. Teraz, jak gdy słucham właśnie pani audycji, dowiaduję się między innymi, że Roosevelt w zasadzie wywołał II wojnę światową, miał w tym interes. Churchill był tym, co przed chwilą słyszeliśmy. O Stalinie wszystko wiemy, więc nasze szanse były żadne. Taka jest prawda. Ludzie, którzy byli przedstawicielami naszymi, byli przywódcami, kompletnie się nie orientowali w sytuacji i wydaje mi się, że jeżeli historia jest nauczycielką życia, to myśmy się wiele nie nauczyli, bo myślimy o tym, jak my myślimy, a nie myślimy o tym, jak inni myślą. To prawda. To prawda, słusznie. Ja zawsze twierdzę, że dziękujemy historia za była taką szkołą życia w Polsce, gdzie do katedr się pchał cały tłum, natomiast na ławkach uczniowskich nie siedział prawie nikt, a zawsze z nich wagarowali politycy. Panie profesorze, rzadko kto wchodzi dwa razy do tej samej wody. My robimy to z dużą lubością. Odbierzemy drugi telefon. Halo? Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Ja całkiem podobnie, wie pan, sądzę, gdzie ciągle nam się powtarza, zdradzili nas w 39, zdradzili nas w 45. No, była pewna realna sytuacja polityczno-historyczna. Czy naprawdę mogło się inaczej potoczyć to? Czy pan tak sądzi? Bo ja nie sądzę. Czy mogło się inaczej potoczyć? Ja sądzę, że my prowadzimy... Historia jeszcze nikogo nigdy niczego nie nauczyła. Prowadzimy złą propagandę w stosunku do Zachodu. Zdradzili, nie dotrzymali i tak dalej. Trzeba pokazywać im, że zdrada Zachodu wychodziła na złe samemu Zachodowi. Zachód w 1939 roku stał bezczynnie i przez to Francję stracił i przez to były straty w całej... I o mało co Wielką Brytanię. I o mało co Wielką Brytanię w całej Europie. Zachód w 1945 roku oddał Stalinowi, bo nie chciał bronić suwerenności Warszawy, ale potem się okazało, że musi bronić suwerenności Berlina i musi bronić suwerenności Korei Północnej. Więc Zachód po prostu nie należy tłumaczyć żadnym politykom, że postępują nielojalnie wobec sojuszników, bo politycy to są przeważnie cyniczni gracze, którzy się tym nie przejmują. Ale trzeba powiedzieć, że ta ich polityka w ostatecznym rezultacie przynosiła jak najgorsze skutki dla nich samych, bo przez to, że Zachód się nie umiał postawić wobec Rosji Sowieckiej, przez to między innymi stracił kolonie na terenie Afryki i na terenie Azji. Panie profesorze, powiedział pan na temat rządu Stanisława Mikołajczyka, że wspólna odpowiedzialność i tak dalej, że to rozkłada się i na rząd, i na premiera.
Ale przecież to premier wybiera rząd. Niektórzy historycy twierdzą, że w rządzie Mikołajczyka przeważały miernoty, co znacznie ułatwiło Churchillowi zdradę polskich interesów, a Stalinowi spacyfikowanie Polski. Ja twierdzę, że i Talleyrand by nie wygrał, natomiast istotnie nie mieliśmy szczęścia do polityków. To były miernoty polityczne, które zafascynowane były wiernością sojusznikom i wiernością sojuszników dla Polski. No co my na to poradzimy? Ja już to już mówiłem przez mikrofon parę razy, że w latach 30. wymierają wszyscy wybitniejsi politycy polscy z Daszyńskim, z Dmowskim, z Piłsudskim, z Limanowskim i tak dalej na czele. No tak to Ale było. Panie profesorze, czy pan sądzi, że Polacy nie mogliby uniknąć wielu błędów, gdyby na czele rządu stała osoba, która byłaby przynajmniej zorientowana, która by zdawała sobie w pełni sprawę z tego, w jakiej sytuacji znajduje się nasz kraj, jaka jest sytuacja na wschodzie, jaka na zachodzie. Sytuacja była beznadziejna. Ja na przykład nie wierzę w tezy Łojka, który miał tę wizję zupełnie paranoiczną, że mógłby Hitler z Rydzem Śmigłym przyjmować defiladę wspólnie w Moskwie w 1939, gdyby uderzyli na Związek Radziecki, że należało dojść do porozumienia z Niemcami. Nie należało dojść do porozumienia z Niemcami, dlatego bo byśmy skończyli jako kraj okrojony i kraj będący po przegranej stronie. Hitler na początek chciał tylko korytarza i na początek chciał tylko Gdańska, a potem by się tak zakończyło jak z Czechosłowacją, którą obierał jak pomarańcze po kawałku. Więc to, myśmy nie mieli innego wyjścia niż to wyjście. Można powiedzieć jedno. Czy należało rozwijać konspirację na taką skalę? Czy należało tyle ofiar? Czy należało powodować tak krwawe odwety? Czy należało z kolei rozwijać akcję Wachlarz? Na pewno nie należało ujawniać sił Armii Krajowej na wschodzie Polski i tak dalej. Były drobne błędy, ale nie one zaważyły na głównym biegu historii. Państwu, naszym słuchaczom dziękuję za telefony i panie profesorze, już mniej niż 5 minut na podsumowanie. Stanisław Mikołajczyk, premier rządu polskiego, londyńskiego rządu, a potem wicepremier rządu komunistycznego. Podsumujmy tę postać. Muszę powiedzieć, że jak słusznie jeden z radiosłuchaczy stwierdził, jemu się może nie należy uznanie, nie był wybitnym politykiem i nie mógł nic działać, ale należy się głębokie współczucie, dlatego że nie mógł nic działać i to w tragicznym dla Polski okresie. Był człowiekiem, który starał się uratować to, co było do uratowania. Nie zgodzę się, że był wicepremierem rządu komunistycznego. To jeszcze nie był rząd komunistyczny. Oni po pierwsze się ukrywali ze swoimi hasłami, po drugie on był częściowo obsadzony przez ministrów z Londynu. Natomiast później nie poszedł na żadną współpracę z komunistami, tak jak Czesław Wycech, który był jego najbliższym współpracownikiem, poszedł na tę współpracę, a był taki minister Kiernik, który w 1923 roku kazał strzelać do robotników jako minister spraw wewnętrznych w Krakowie, kiedy oni podnieśli bunt. Otóż Kiernik, jak się dowiedział o ucieczce Mikołajczyka, a był wtedy w New Yorku, to przesłał depeszę hołdowniczą do Bieruta, że solidaryzuje się w pełni z rządem warszawskim i potępia Mikołajczyka. Nikt mu nie kazał. Mikołajczyk stworzył opozycję antykomunistyczną. No więc, a to ludzie nie zdawali sobie z tego sprawy, że ucieczka Mikołajczyka zamyka okres wolnej polemiki. Przecież ta polemika jeszcze miała miejsce w Sejmie po wyborach, po styczniu 47. Przypomnę wystąpienie Żuławskiego, skonfiskowane, kiedy Żuławski porównywał bardzo zjadliwie rządy komunistyczne do tromtrandacji i chwalipieństwa rządów sanacji. Panie profesorze, czy uzasadnione jest porównywanie, coraz częściej słyszę i coraz częściej to spotykam, porównanie Stanisława Mikołajczyka z Wincentym Witosem? Oj nie, to byli ludzie zupełnie innej skali. Poza tym jednak Wincenty Witos miał za sobą, walcząc z bolszewikami, stojąc na czele tej Rady Obrony Państwa, miało poparcie całego Zachodu. A natomiast z kolei Mikołajczyk miał przeciwko sobie opinię i nie tylko rządy, ale opinię brytyjską i opinię amerykańską, której wmawiano, że wujaszek Joe już nawraca się na demokrację. Bardzo dziękuję. Bohaterem naszego dzisiejszego spotkania był Stanisław Mikołajczyk. Na kolejne spotkanie z panem profesorem Januszem Tazbirem zapraszam za miesiąc. Dziękuję panie profesorze. Dziękuję państwu, dziękuję pani. Dziękuję, do usłyszenia. Hanna Maria Gisa.